Cześć, z tej strony Łukasz Harad z Antyramy. Dzisiaj pozostaniemy troszeczkę jeszcze w kosmosie, ponieważ przeniesiemy się do jednego z bardziej futurystycznych miast na naszej Ziemi, na naszej planecie, czyli Hongkongu. A co to oznacza? Że czas na kolejne pobudki, czyli rozmowy o początku kariery, czasie studiów, dzieciństwie oraz marzeniach i zajawkach zawodowych. Dajcie znać, czy się widzimy i słyszymy. Bo głupio jest mówić, jeżeli tak się nie dzieje. Napiszcie po prostu w komentarzach. A ja w tym czasie przedstawię Wam Waszą i moją dzisiejszą gościnę. Będzie to architektka, researcherka oraz pisarka Natasza Minasiewicz. Dodatkowo porozmawiam z nią o futurystycznym modernizmie w Hongkongu, o radykalnych ideach w dobie kryzysu klimatycznego. No i oczywiście nie może tego zabraknąć, poświętujemy wspólnie tłusty czwartek. Partnerami cyklu pobudki jest architektura i biznes oraz kwartalnik Rzut. Jeżeli oglądacie nas na Facebooku, to bardzo prosimy o jakąś reakcję pod tym filmem oraz o obserwowanie naszego fanpage'u Antyrama, a jeżeli oglądacie nas na YouTubie, no to łapka w górę, przycisk subskrybuj jest gdzieś w tym miejscu i jak to naciśniecie, to niezależnie czy na Facebooku, czy na YouTubie, to będziecie z naszymi treściami zawsze na bieżąco, zarówno z tymi przyszłymi, jak i tymi, które już się odbyły. No dobrze, to co, zaczynamy. Zapraszam na pobudki z Nataszą Minasiewicz. Hej Natasza, słyszymy się? Słyszymy się, dzień dobry. Dzień dobry Tobie, dzień dobry wszystkim. Fantastycznie, to ja Cię jeszcze trochę szerzej na wstępie przedstawię. Natasza Minasiewicz, niezależna architektka, researcherka i pisarka, mieszkająca i pracująca w Hongkongu. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoły Letniej Parsons School of Design w Nowym Jorku. Jej oparta na badaniach praktyka projektowa skupia się na dociekaniach przestrzennych, materiałowych, społecznych i historycznych w kontekście przyszłości kultur i równości środowiskowej. W swojej pracy łączy działania analityczne wraz z próbą integracji fizycznej formy architektury oraz procesów, metod i narzędzi innych dyscyplin, tworząc przestrzenie, rzeczy i strategie. Natasza, dzisiaj jest w Polsce tłusty czwartek i ja chciałem zapytać się, czy ty w jakiś sposób obchodzisz to święto, bo ja tu mam pączki, które ja pewnie zjem po programie wspólnie z Moniką, która to realizuje. W ogóle bardzo chciałbym ci je wysłać, tylko że jeszcze nikt nie wymyślił w żaden sposób wirtualnego przesyłu jedzenia. Może to w ogóle jest pomysł na jakiś biznes. Pączkowy telefon. Myślcie sobie. Tak, pączkowy teleport. Ale wracając, czy obchodzisz to jakoś, czy to takie święto tylko takich tuściochów jak ja? Wiesz co, nie odmawiam sobie generalnie takich rzeczy, także dla mnie to żadne święto. Także nie obchodzę z tygodnia na tydzień. Dobrze, to śmieszki na chwilkę na bok, pewnie jeszcze sobie pośmieszkujemy później, ale wspólnie redagowaliśmy twój biogram i ja tak się zastanawiam tak naprawdę, bo to jest bardzo trudne, gdzieś tam są takie słowa klucze, architektura, pisarka, jest tutaj też w rzucie, bo dzisiaj sobie porozmawiamy o twoim artykule w rzucie wschód na temat modernizmu sci-fi w Hongkongu, ale też jest researcherka. I jest też słowo badania, że w oparciu o twoje badania tworzysz i ja nie do końca potrafię sobie to skleić, więc chyba takim pierwszym poważnym pytaniem z mojej strony będzie, czym ty w zasadzie się zajmujesz? No myślę, że to bardzo dobre pytanie i też myślę, że każdy projektant powinien czasami sobie je sam zadawać, żeby rozumieć, o co chodzi. Także chyba próbując to uprościć, mój proces projektowy, może inaczej w sumie, podczas projektowania często pojawiają się pytania, na które nie znamy do końca odpowiedzi i które często się pomija i po prostu przyspiesza, żeby projekt został zbudowany. Tak? I w mojej praktyce
gdzieś pracując dla innych pracowni, przestało mnie to satysfakcjonować i zaczęłam się zastanawiać, co by się wydarzyło, jakby te projekty wyglądały, gdyby w sumie zatrzymać się i zacząć odpowiadać na te pytania, jakby zmieniło się podejście, nie wiem, materiały, które się wybiera, jak się ich używa, metodologia i ostatecznie przestrzeń, którą się tworzy. Także może pierwszym takim działaniem analitycznym czy badaniowym, którego się podjęłam, to jest po prostu próba zrozumienia tkanki miejskiej Hongkongu, która wydaje mi się niejednokrotnie jest źle opisywana albo po prostu nierozumiana do końca. Gdzie ty sam napisałeś do mnie, gdzieś pewnie wyobrażając sobie to hiperzagęszczenie tak, i tak dalej. To oczywiście jest prawda w jakiejś części, ale złożoność tej tkanki jest dużo bardziej skomplikowana. I słysząc często ludzi wypowiadających się na temat Hongkongu w sposób taki dosyć krytyczny, że jest brzydki, że jest zagęszczony za bardzo i w ogóle nieprzyjemnie się tu mieszka i jakby dużo krytyki, zaczęłam się zastanawiać po prostu w sumie to dlaczego tak jest i jakby co można z tym zrobić i jakby jak projektować tak, żeby w tym kontekście miało to sens. Czyli jakby szukam informacji w różne sposoby i że tak powiem badania czy research są jednymi z tych metod, tak żeby rzeczy, które tworzę, po prostu miały większy sens w kontekście dzisiejszych czasów i dzisiejszych problemów. Trochę rozumiem, trochę nie, okay. Ale myślę, że to się, okay. Myślę, że to się wyjaśni też podczas dalszej części rozmowy, jak będziesz mówić, gdzie będziemy tworzyć tą całą taką twoją prywatną, zawodową oś czasu. Ale to mnie prowadzi do jeszcze jednego pytania. Czym w zasadzie dla ciebie jest architektura? Jest taki cykl w architekturze i biznes, która jest naszym partnerem. 10 pytań do i to jest takie krótkie pytania, krótkie odpowiedzi. U mnie się absolutnie nie trzeba ograniczać. Ciebie w tym cyklu jeszcze nie było, więc przypuszczam, że tak jak zawsze, ktoś z architektury i biznes nas ogląda, więc ja zachęcam, ja podam na miarę do ciebie, jakby chcieli zrobić coś takiego z tobą, ale wracając, czym ta architektura dla ciebie jest, jakby znowu nie musisz się w żaden sposób ograniczyć tej słowy. Widzę architekturę chyba jako proces, który może nie do końca ma początek i koniec, i który angażuje albo powinien angażować ludzi z różnych dziedzin, z różnych warstw społecznych, powinien angażować polityków, ekonomistów i tak dalej, powinien angażować metody oraz materiały budowlane w sposób aktywny i w rezultacie dawać przestrzeń do życia, nie tylko dla ludzi, ale innych organizmów i innych gatunków również. I coraz więcej rozumiem, więc wydaje mi się, że na koniec rozmowy już zrozumiem wszystko absolutnie. Wspomniałeś też o Hongkongu i Hongkong kojarzy nam się jako jedno, jakby nie patrzeć, z miast azjatyckich, chyba najdroższe w kontekście najmu przestrzeni miasto azjatyckie. Kojarzy nam się też z Chinami w jakiś sposób, mimo że ma swoją autonomię. A Chiny, podążając tropem skojarzeń, kojarzą nam się z koronawirusem i pandemią. I ja sobie, wiesz, sprawdziłem przed rozmową i zobaczyłem, ile było przypadków covidowych w Hongkongu i wyszło, że to jest lekko ponad 10 tysięcy. To przy tym, co dzieje się w Europie, tym, co dzieje się w obu Amerykach, to po prostu jest jakaś maksymalnie szczątkowa ilość. Chyba maksymalny dzienny wynik to było 70 parę przypadków. I wiesz, zastanawiam się, jak ty to odbierasz, jak ten czas pandemii w Hongkongu wyglądał i wygląda. No, mieszkasz tam już od ładnych prawie 8 lat, prawda? Więc też możesz zaobserwować, jak to ten czas wpłynął na zmianę postrzegania tej przestrzeni. Jak to się działo tutaj? To znaczy, jeżeli chodzi o skutki pandemii tutaj, to zdecydowanie widać, że jest ruch
po prostu ludzie wyprowadzają się z tego centrum gdzieś na obrzeża, szukając więcej przestrzeni i więcej zieleni, ale wydaje mi się, że to też jest taki ruch globalny, gdzie jestem pewna, że w Polsce też jakieś ogródki działkowe i domki podmiejskie nagle stają się może droższe albo jest większy ruch na rynku nieruchomości. To jest chyba taka najbardziej widoczna zmiana. No i oczywiście nagle te przestrzenie, w których żyjemy, stają się na tyle ważne, że pojawia się coraz więcej pytań, jak to zrobić, żebyśmy się czuli w nich lepiej. No ale to też mi się wydaje, że jest dosyć globalna zmiana. Natomiast jeśli chodzi o ten numer przypadków tutaj, to jest ciekawe, bo Hongkong jest miastem, który przeszedł pandemię dosyć dotkliwą pod koniec XX wieku, to była pandemia SARS-u i wydaje mi się, że po prostu ludzie są nauczeni, że jeżeli jest taki kryzys, to trzeba działać bardzo szybko i bardzo szybko zastosować wszelkie metody, typu noszenie maseczek, nieużywanie transportu publicznego, albo w ogóle tak naprawdę cokolwiek specjaliści doradzą, to po prostu wszyscy się słuchają i wydaje mi się, że dzięki temu po prostu tak to wygląda w tym momencie. To jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że jednak Hongkong kojarzy się w jakiś sposób z walką o swoją wolność, nieposłuszeństwem obywatelskim, ale jednak wiesz, z drugiej strony, jeżeli mówimy o pandemii, to gdzieś wskakuje nam to taki mood, jednak okej, należy się słuchać i akurat w tym oni, mądrzejsi, mają od nas rację. Chciałem też tak czysto spekulacyjnie i hipotetycznie zapytać ciebie, jak myślisz, jak zmienią się miasta i jak zmieni się architektura już tak naprawdę po pandemii. Wiadomo, że to jest tak naprawdę trochę wróżenie z fusów w tym momencie, ale jednak myślę, że może warto się nad tym zastanowić, jak ci się wydaje, w którym kierunku to będzie zmierzać. Zwłaszcza, że to będzie ciekawe z twojej perspektywy, czyli perspektywy azjatyckiej, która jest kompletnie inna od tej takiej doktryny tak naprawdę europejskiej. Niestety myślę, że myślenie, że dużo i zmieni się dużo i na dobre jest bardzo optymistyczne i oczywiście mam taką nadzieję, ale no zobaczymy, co z tego wyniesiemy. Natomiast mi się wydaje, że pandemia też w jakiś sposób unaoczniła czy podkreśliła dużo problemów środowiskowych, które wynikają z całej branży budowlano-architektonicznej. I po prostu coraz trudniejsze jest ignorowanie ich i wydaje mi się, że ten moment zwolnienia i powinien być wykorzystany troszeczkę na dogłębniejsze analizowanie tego, co tak naprawdę robimy, w jaki sposób to robimy, jeśli chodzi o budowanie i projektowanie. I po prostu szukanie lepszych rozwiązań i gdzieś tutaj znowu przychodzą mi do głowy materiały, których używamy, metody, których używamy do aplikacji tych materiałów i bardziej inkluzywne projektowanie po prostu. To brzmi co najmniej jak kolejna wielka rewolucja. Mi się wydaje, że my właśnie chyba jako w ogóle takie społeczeństwo architektoniczno-kreatywne jesteśmy w jakimś takim momencie przełomowym. To chyba są z jednej strony najbardziej ciekawe momenty, a z drugiej strony najbardziej takie, że nie wiadomo, w którą stronę ta szala się przechyli i nie wiadomo, w którą stronę tak naprawdę dążyć i myśleć. No ale też pewnie do tego przejdziemy, bo katastrofa klimatyczna jest jednym z ważniejszych tematów w ogóle i też jest takim motywem przewodnim drugiego sezonu pobudek, ale o tym później. Teraz chciałbym zacząć już powoli rozgrzebywać twoją karierę. No i takim chyba podstawowym pytaniem jest, kim chciałaś być w dzieciństwie? Czy to była od początku architektura, czy absolutnie nie? Wiesz co, no, niestety przyszło mi to do głowy dosyć wcześnie, że chciałabym być architektem. Nie wiedziałam do końca, z czym to się wiązało i na pewno studia udowodniły mi, że moje wyobrażenie było bardzo różne od tego, czego potem się uczyłam.
Natomiast no, gdzieś ten pomysł pojawił się bardzo wcześnie. Natomiast w rodzinie nie mamy żadnych architektów, także też jakoś tak to się pojawiło, nie wiadomo skąd do końca. Miałam taki moment, że chciałam być malarką koni, co bardzo mnie bawi, ale całe szczęście porzuciłam tę ścieżkę. Tak. Jak się specjalnie przygotowywałaś na te studia, jak w ogóle wyglądał twój proces taki właśnie dochodzenia do tego, żeby dostać się na Politechnikę Wrocławską i w ogóle czy ona była dla ciebie pierwszym naturalnym wyborem, czy jednak gdzieś tam poszukiwałaś? Wiesz co, jeszcze wspomnę ci, mam takie wspomnienie w głowie z dzieciństwa, wakacje u babci, wiesz, w ogrodzie i bawiłam się w sadzie, gdzie są jabłonki i chciałam bardzo wejść na moje ulubione drzewo i gałąź, która na ogół służyła mi, żeby się wdrapać, się złamała, czy nie było jej już. I w tej sytuacji po prostu poszłam do stodoły, znalazłam jakieś stare gwoździe, jakieś stare kawałki drewna i po prostu zbiłam sobie drabinę i weszłam na tą jabłonkę. I wydaje mi się, że gdzieś takie poczucie takiej fizycznej sprawczości, jakby, że gdzie jakby jest jakiś problem i gdzieś ingerencją po prostu w przestrzeń rozwiązujesz sobie ten problem i nagle ruszasz do przodu. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, co gdzieś tam mi towarzyszyło. Lubiłam po prostu takie rzeczy i wydaje mi się, że architektura jest taką dużą skalą tego plus może taka humanistyczna część też. Ale jeśli chodzi o przygotowania się, to tak, chodziłam na zajęcia rysunku aplikowałam też do Warszawy dostałam się na studia wieczorowe, więc zdecydowałam, że pójdę do Wrocławia. I jakby zawsze ten pierwszy kontakt tak naprawdę, też to potwierdziłaś zresztą przed chwilką, pierwszy kontakt z studiami architektonicznymi i nie tylko, w ogóle ze światem studiów jest takim ogromnym przeskokiem, prawda, pomiędzy tym światem, jeszcze takim można powiedzieć mocno nastoletnim, a światem, gdzie nagle trzeba po prostu całą siłą po prostu mocno działać, i wręcz wyrzynać się w jakiś sposób. I właśnie chciałem się o to zapytać, czy ty byłaś bardziej taką imprezową bestią na studiach, czy może bardziej pilną studentką, a może w ogóle jeszcze innym tokiem szłaś, czyli gdzieś tam szukałaś pracy, a może to był w ogóle miks tego absolutnie wszystkiego, bo tam sobie nic się nie stało. Miks, aczkolwiek na pierwszy rok byłam taką przykładową studentką, gdzie świetna średnia, wszystkie przedmioty pozaliczane i tak dalej. Ale niestety potem zaczęło się to troszeczkę zmieniać w kierunku tym bestyjnym, że tak powiem. Wydaje mi się, że w jakiś sposób też sposób, w jaki uczona jest architektura, troszeczkę mnie nie interesował i ostatecznie gdzieś pod koniec postanowiłam znaleźć pracę i zacząć po prostu doświadczać tej architektury. Przez to też troszeczkę przedłużyły mi się te studia i ostatecznie obroniłam się po 6, a nie 5 latach, ale już w tym czasie po prostu pracując. To może pociągnijmy ten wątek, bo ja tu nie chcę wchodzić w takie jojczenie na edukację architektoniczną, ale po prostu konstruktywną krytykę edukacji architektonicznej w Polsce. I co ci się podobało, a co ci się nie podobało? Bo potraktujmy to jako pewne wskazówki dla uczelni wyższych, że na pewno się już sporo zmieniło i ja też jakby widzę od czasu, kiedy ja skończyłem studia na Politechnice Śląskiej, że już się dużo zmieniło w tym temacie, ale wiadomo, że zawsze może być lepiej, zawsze. Z tego co pamiętam, oczywiście to było podejście takie bardzo, wiesz, tu jest temat i po prostu proszę zrobić projekt, następny temat, następny projekt. I gdzieś mi brakowało po prostu pytań typu, ale dlaczego tak? Ale dlaczego,
Ale dlaczego mamy, wiesz, ten plan zagospodarowania terenu, Biblia, a dlaczego tak dużo drewna mamy używać, a dlaczego ta więźba jest taka istotna, gdy mamy zasobów, wiesz, drewna litego na kolejne 10 lat globalnie i jakby z tym będzie problem. I jakby takie pytania, gdzie jakby nie każdy jest przygotowany na to, czy chętny, żeby wejść w takie rozmowy, prawda? I też w sumie przygotowując się do rozmowy z tobą, zdałam sobie sprawę, że przez cały ten tok studiów nie napisałam żadnego eseju na przykład. Jakby nie było w ogóle czegoś takiego jak teoria architektury, co wydaje mi się szalenie ważne teraz, jak o tym myślę. I podejście do na przykład historii architektury na zasadzie osi czasu i to było wtedy zrobione przez tą osobę, tak wyglądał plan, a tak przekrój. Też jest do końca nieinformatywny, czy nieinformujący, jakby, ale jakby gdzieś tych pytań dlaczego i kwestionowania pewnych utartych schematów wydaje mi się, że brakowało, ale też było tam dużo wspaniałych profesorów, którzy do tej pory uczą i uważam, że są bardzo cennymi zasobami tego wydziału. No właśnie, bo kto w tym czasie studiów cię najbardziej inspirował? To też nie muszą być tylko i wyłącznie, wiesz, osoby z uczelni, ale też pewnie z całego świata, pewnie kreatywnego, ale też pewnie niekoniecznie. A może któraś z tych osób inspiruje cię nawet do dziś? Zdecydowanie, jeśli chodzi o Wydział Wrocławski, Stanisław Loze był osobą, która gdzieś w jakiś sposób otwiera głowę ze swoją urbanologią. Jerzy Gomułka również ma bardzo ciekawe podejście do projektowania, uważam. I jakby takich osób jest więcej. Natomiast jeśli chodzi o bardziej globalne autorytety, to zdecydowanie Lina Bobardi jest dla mnie takim bardzo mocnym przykładem projektowania architektury modernistycznej, ale dla ludzi takiej demokratycznej i z uwzględnieniem charakterystyk różnych materiałów, co też jest dla mnie bardzo ważne. Ona była Włoszką, która migrowała do Brazylii i tam zaczęła w São Paulo działać i działała aż do końca swojego życia. A jeśli chodzi o bardziej współczesne osoby, to na przykład Nelly Oxman, która jest jakby biolożką, architektką, która pracuje nad, to są takie bardzo laboratoryjna praca, gdzie ona próbuje wymyśleć nowe materiały, których można używać w architekturze, ale nie tylko w architekturze, czy wnętrzach, czy ubiorach. Także to jest bardziej taka biotechnologia. Ona pracuje na MIT-ie, Massachusetts Institute of Technology. Mogę powiedzieć więcej o tym, co robią te osoby, ale też nie wiem, czy do końca to o cię interesuje. Że też możemy je zawsze wstawić w komentarzu po programie i każdy sobie znajdzie i poszuka, bo to są niewątpliwie, przynajmniej część osób kojarzy i są niewątpliwie bardzo, bardzo inspirujące osoby. Masz siostrę, powiedzmy? Tak, a co? To pisze, że jednak imprezową bestią byłaś, wiesz? O jest. A jak wyobrażałaś sobie siebie będąc na studiach? Bo to jednak też zupełnie inaczej postrzegamy siebie studiując i marząc o pewnych rzeczach, które będziemy robić, a potem zupełnie inaczej oczywiście weryfikuje nas życie. Jak to było w twoim przypadku? Przepraszam, czy jak sobie wyobrażałam siebie jako architekta potem, tak? Tak, ale będąc wciąż na studiach. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo moje wyobrażenie o tym, jak już będę architektem, miało takie bardzo dziwne zabarwienie seksistowskie, nawet bym powiedziała. Wyobrażałam sobie, że będę taką szefową w seksownej garsonce, będę prowadzić firmę i ta firma będzie zarabiać dużo pieniędzy. Natomiast bardzo szybko się okazało, że są to jakieś uwarunkowania
wiesz, które są nam wpajane czy w dzieciństwie, czy przez społeczeństwo i bardzo się cieszę, że jakby to się tak nie stało i gdzieś w ogóle pojęcie firmy dla mnie też jest takim elementem do kwestionowania i jakby układów hierarchicznych w firmach, jako w firmach architektonicznych. No i oczywiście, nie wiem, kobiety w architekturze i jakby pojęcie tego też jest. Także moje wyobrażenie całe szczęście jest zupełnie, moje wyobrażenie wtedy całe szczęście jest zupełnie inne od tego, co ostatecznie się wydarzyło. Też, tak jak wspomniałeś na początku, zaczęłaś pracować, będąc jeszcze na studiach. I ja sobie poplądrowałem po twoim między innymi LinkedInie i to było, pracowałeś w Warszawie. Jak się udało ci łączyć studia we Wrocławiu, a pracę w Warszawie? To było, nie ukrywam, lekkie szaleństwo, ale ja na tym etapie miałam już tak dosyć tej takiej architektury na studiach, że po prostu potrzebowałam się od tego troszeczkę odciąć i po prostu jeździłam samochodem raz w tygodniu do Wrocławia na zajęcia, co było słabym pomysłem, no ale... Ale jakoś się udało. O czym robiłaś dyplom? Jakby kończąc już ten etap studiów powoli, bo to jest zawsze taki, wiesz, moment dla wielu, że jedni go lubią chować i nigdy nie pokazywać, a dla niektórych jest to taki moment może nie przełomu, ale pewnego utorowania myślenia w jakimś kierunku, i się potem okazuje, że oni się tym zajmują i to ich bardzo interesuje. Jak to było w twoim przypadku? Myślę, że w moim przypadku to w sumie były te obie opcje naraz, bo moim tematem była rewitalizacja basenu w Ciechocinku i jakby dodanie też nowych obiektów tam. I podczas tego procesu zdałam sobie sprawę, że dużo większą przyjemność i dużo łatwiej przychodzi mi chyba część teoretyczna tej pracy, która była dużo szersza ostatecznie od samego projektu i jakby tej fizycznej formy tej pracy. Co ciekawe też, podczas robienia tego projektu odkryłam takich architektów jak Romuald Gut, który zresztą zaprojektował ten obiekt, oraz Oskar i Zofia Hansen. I byłam w lekkim szoku, że tak naprawdę przez cały tok studiów o nich się nie dowiedziałam. I jakby... Na pewno ta strona humanistyczna architektury wtedy gdzieś bardzo wypłynęła i wiedziałam, że gdzieś bardziej chciałabym poświęcać temu czas. I jakby też zauważyłam, że jakby to nie było zbyt dobrze to odebrane, że była szersza teoretyczna strona tego dyplomu, ta architektura była w sumie mniej ważna w tym wszystkim dla mnie. Pamiętam, że moja przyjaciółka ze studiów, Agata Bobra, która broniła się też wtedy ze mną, jej praca była bardzo, bardzo teoretyczna i ta komisja nie chciała jej przepuścić i zaliczyć jej tego dyplomu, natomiast ostatecznie dostała dyplom roku od SARP-u na Polskę, także to była bardzo wartościowa praca. No totalnie, teoria to jest coś tak niesamowicie ważnego w ogóle w zrozumieniu tego świata architektury, że to jest ogromna faktycznie szkoda, że też wydaje mi się, że to się właśnie zmienia, że coraz więcej na uczelniach tej teorii się pojawia, zresztą z tego tylko co ja słyszę, ale wydaje mi się, że wciąż za mało. Teoria jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. I co było po studiach? Bo ja też znowu, wracając do tego LinkedIna, widziałem, że pracowałaś jeszcze chwilę w takiej firmie o wdzięcznej nazwie Pies czy Suka Design Studio w Warszawie. No bo to zawsze jest taki okres, wiesz, bardzo traumatyczny dla niektórych, że kończą się studia, trzeba szukać na nowo swojej ścieżki. Bo ciebie było chyba trochę jednak łatwiej. To znaczy ja zaczęłam pracować z Konarskimi, czyli z Beatą, z Pawłem Konarskim
jeszcze przed obroną, na rok może, czy coś takiego. I gdzieś ten odskocznią chyba w jakiś sposób dla mnie był bardziej świat sztuki i designu, gdzie chciałam po prostu odpocząć troszeczkę od tej architektury. Natomiast potem pracowałam też z architektką Joanną Kurpaską, która też ma bardzo, bardzo interesujące podejście i bardzo interesujący dorobek jako indywidualnie pracująca architektka w Warszawie. No a potem już się zdarzyła Azja. No właśnie, bo to 2013 rok, prawda? O ile się nie mylę. Tak. I tak nagle, przynajmniej znowu wracając po raz kolejny do LinkedIna, jest takie ciach, Warszawa, Hongkong. Skąd ten wybór? Bo jakby jak myślimy o wyjeździe, to najczęściej myślimy na zachód jednak, a nie na wschód. A ty nie dość, że tam pojechałaś, to zostałaś tam do dnia dzisiejszego. To znaczy, chyba w moim życiu personalnym było dużo motywacji, żeby naprawdę pojechać gdzieś daleko, odciąć się na jakiś czas i zobaczyć, o co mi chodzi w życiu. Natomiast ułatwieniem było to, że moi znajomi ze studiów, którzy obronili się rok wcześniej, czyli jakby programowo, już wylecieli wtedy do Pekinu, do Chin, do Pekinu. Pracowali tam około roku chyba, albo półtora roku i przenieśli się do Szanghaju. Także jakby ten cały plan był o tyle łatwy dla mnie, że mogłam po prostu do nich dołączyć tam w Szanghaju i jakby, no jest to dużo, dużo ułatwienie oczywiście, jeżeli można do kogoś dołączyć i oni już wiedzą, co tam się dzieje i gdzie aplikować o pracę i tak dalej. A potem z Szanghaju zrobił się Hongkong. No i właśnie, jakie były twoje pierwsze kroki na początek właśnie w Szanghaju, a potem w Hongkongu? Jakie pierwsze kroki? Rozumiem, no, że zaczęłaś mieć pracę, myślę, że gdzieś pracować. Jak ten w ogóle proces wygląda? To znaczy w Szanghaju ostatecznie byłam bardzo krótko. Ostatecznie były to tylko 3 tygodnie, czy 4. Natomiast szukałam pracy na miejscu, także zaczęłam pracę i potem od razu wyleciałam do Hongkongu i zaczęłam jeszcze raz wszystko od nowa w Hongkongu. Natomiast był to też taki czas, że jeszcze dużo, dużo się działo, dużo się podobało i szukanie tej pracy nie było takie bardzo trudne. A myślę, że teraz jest troszeczkę ciężej, byłoby troszeczkę ciężej. A jak to miasto w ogóle odbierasz? Bo to jest trochę tak, już o tym wspominałaś zresztą, że wiesz, taki wyjazd na miesiąc, na dwa, na trzy, to nie daje nam tego takiego pełnego pola tak naprawdę widzenia danego miejsca, bo widzimy je bardzo fragmentarycznie, widzimy je tylko w tych najlepszych, najpiękniejszych stronach albo najgorszych. A jeżeli ktoś jest dłużej, to jednak jest w stanie zobaczyć te i rzetelnie ocenić te zalety i problemy danych miast. I jak ten Hongkong z tej perspektywy obecnej, ale też tamtejszej przyjazdu do niego oceniasz? I bardzo ciekawy mnie ten kontrast, czy to miasto na początku urzekło, już tak zostało, czy jednak na początku absolutnie nie urzekło i dopiero potem pojawiło się wobec niego jakieś uczucie. Myślę, że zdecydowanie urzekła na początku i urzeka nadal, aczkolwiek jest to trudne, też to jest taki, wiesz, it's complicated na Facebooku status, jest po prostu taki trudny związek. Hongkong jest miastem, uważam, dosyć, Hongkong jest miastem z PTSD, post-traumatic stress disorder, po wielu, wiesz, był kolonią brytyjską. Jakby tutaj jest jakby bardzo widoczny problem identity, to jest problem tożsamości. Tożsamościowy, tak. Gdzie początkowo Hongkong był po prostu wioską rybacką i podczas rewolucji kulturowej w Chinach ludzie zaczęli masowo napływać, uciekać po prostu przed Mao tutaj też. Było po prostu bardzo dużo napływ ludności, potem Brytyjczycy
ustanowili, że to jest ich kolonia i dopiero do niedawna, znaczy dopiero niedawno Hongkong wrócił z powrotem w ręce Chin. Także jakby jest to bardzo widoczne tak naprawdę w tkance miejskiej, gdzie jest gdzie jest takie określenie, że Hongkong jest miastem, które rozwija się w pożyczonym czasie, na pożyczonym terenie, z pożyczoną tożsamością. I jakby wydaje mi się, że to dosyć widać właśnie w tych strukturach, że nie do końca wiadomo w sumie dlaczego i skąd to tak wygląda. Jakby trudno zrozumieć, trudno jest zdekodować, tak, żeby zrozumieć o co chodzi. Pojawia się dużo jakichś referencji czy do europejskiej architektury, czy jakichś klasycystycznych elementów. Oczywiście jest postkolonialna architektura, jest architektura ta chińska, po prostu stare jakieś domki i świątynie. No i jest ten hongkoński modernizm, który oczywiście dominuje i gdzieś identyfikuje w tym momencie to miasto. Trudno jest się tam utrzymać, no bo jednak, tak jak też mówiliśmy na samym wstępie, że jest to miasto, które jest chyba najwyżej, najdroższe w kontekście najmu przestrzeni w tych wszystkich rankingach. Więc wiesz, zastanawiam się, jak to tam w kontekście właśnie finansowym, czy tak można od razu z buta wejść i znaleźć pracę, mieszkanie już się samo znajdzie i będzie dobrze, czy jednak jest to mocno problematyczne? Na pewno jest to trudne miasto, żeby nie mieć pracy i po prostu czekać, aż się ona znajdzie, bo te pieniądze jakby palą się dosyć szybko wtedy. Natomiast wydaje mi się, że jest to relatywnie w sumie łatwe miasto do życia, bo fakt, że to jest jakby azjatycka stolica finansowa i fakt, że jakość życia tutaj jest dobra i ta bliskość do natury, to wszystko sprawia, że jakby ten balans jest w sumie do wykonania. Na pewno oczywiście trzeba włożyć w to dużo pracy, ale nie jest to niemożliwe. Myślę, że podobnie pewnie do Nowego Jorku, przy czym tutaj są niższe podatki, także jest troszeczkę łatwiej z tym na przykład. Ty zaczęłaś tam w Hongkongu na początku pracę dla kogoś, ale po jakimś czasie, chyba w 2016, zaczęłaś też prowadzić własną pracownię, to może nie to słowo, które szukam, ale zaczęłaś pracować niezależnie. O, to jest to słowo. Dodatkowo jeszcze przez chwilę wykładałaś gdzieś, prawda? Czy to był taki znowu kolejny przeskok w życiu, że okej, teraz zaczynam na własną rękę, tak jak mówisz, to miasto, w którym trzeba mieć pracę, bo inaczej pieniądze się dosłownie palą. Czy tak, czy nie? Czy to w ogóle było trudne, czy nie? Myślę, że taką decyzję podjęłam po części dlatego, że właśnie zaczęłam wykładać. Ja wykładałam już 5,5 lat, także w sumie to nie jest taki mały epizod. Zaangażowanie się w edukację czy w akademię daje w jakiś sposób też troszeczkę wolności, bo jako że nie pracowałam jako wykładowca na pełen etat, to gdzieś w wolnych chwilach mogłam zajmować się swoimi małymi, niezależnymi projektami i gdzieś rozwijać to powoli. A w pewnym momencie, gdy moje indywidualne działania zaczęły się troszeczkę bardziej rozwijać, to ograniczyłam swoje udzielanie się na uczelni. W zeszłym roku tak naprawdę pracowałam na pełen etat jako wykładowca, ale to chyba wspomniałam ci wcześniej, uczelnia, dla której pracowałam przez tą sytuację polityczną tutaj, protesty, a potem COVID, po prostu zamknęli swój oddział tutaj w Hongkongu. Także teraz z powrotem na pełen etat zajmuję się swoimi rzeczami.
Jakie były Twoje pierwsze samodzielne zlecenia? To było jednak jakiś konkurs, czy może coś z polecenia? Jak to wyglądało? Ciekawe pytanie. Tutaj nie ma konkursów zasadniczo, a jak są, to są jakby państwowe i generalnie dla bardzo dużych firm, a nie dla projektantów, którzy pracują w pojedynkę. Także zdecydowanie tak, to było z polecenia mieszkanie i też projekt oświetlenia willi w Phuket w Tajlandii, co w ogóle dziwna sprawa. Chciałbym to zobaczyć. Mam nadzieję, że nam wyślesz po programie. Jestem bardzo ciekawy. Okay. Wiesz, i to brzmi dla mnie wszystko niezwykle imponująco, bo nie dość, że odważyłaś się na taki krok niezależny w tym Hongkongu, to jeszcze dodatkowo jesteś architektką, jesteś kobietą. Kobiety są wciąż jakby wysoce dyskryminowane na świecie, a dostęp do zawodu kobiet, architektek też jest na traumatycznym poziomie. Statystycznie, patrząc na świat, to jest 70 do 30 z przewagą mężczyzn. Jak ty to odbierasz? Czy to właśnie wyszło jakoś tak naturalnie i nie spotkałaś się z żadną tego typu dyskryminacją? Czy jednak gdzieś ciągle się z tym ścierasz i musisz walczyć? Ta dyskryminacja to jest ciekawy temat ze względu na to, że on nie odbywa się w taki sposób, to nie odbywa się w taki sposób oczywisty, że ktoś ci mówi nie, bo jesteś kobietą albo coś po prostu tak otwartego, tylko doświadczam tego i tak doświadczam tego w takich sytuacjach bardzo pozornie nieznaczący, gdzie wychodzi po prostu podejście mężczyzn, gdzie na przykład w zeszłym roku byłam zaproszona do udziału w takiej inicjatywie. Fundacja Design Trust zorganizowała wystawę, gdzie zapraszali różnych designerów, aby wyprodukowali w domu, to też taka odpowiedź na COVID troszeczkę, żeby wyprodukowali w domu prototyp czegoś. Jakby ze względu na lockdown, to musisz użyć rzeczy, które są w domu i musi to być w rozmiarze takim, żeby można było w ręce to mieć. I podczas otwarcia tej wystawy rozmawiałam z pewnymi profesorami tutaj z Uniwersytetu Hong Kong University i jeden z profesorów zapytał mnie, a ty to sama zrobiłaś? I tak sobie pomyślałam, że wiesz, jakbym była mężczyzną, to pytanie by było, a jak to zrobiłeś? Albo nie wiem, jak wylałeś tą żywicę? A jakby tutaj została zakwestionowane, że coś, że ja to zrobiłam sama? No na pewno nie. I jakby to, wiesz, to nie jest takie ewidentne, ale wydaje mi się, że jest to bardzo obecne i w momencie, gdy jakieś decyzje zostają podejmowane, to myślę, że nadal jest to bardzo mocne, ma to ogromną siłę, niestety. No właśnie, czy czujesz, że to się w jakiś sposób zmienia i ma szansę na zmianę, czy jednak ten stan niestety trwać będzie? Może to po prostu jest jakaś kwestia chipu generacyjnego, że jak przyjdzie jeszcze młodsze pokolenie, to nagle sprawi, że będzie trochę normalniej? Może to jest dobre słowo? No myślę, że to jest proces, który będzie trwał długo i no po prostu wytrwałość i udowadnianie i rozmowy też, wydaje mi się, uświadamianie ludzi jest bardzo ważne, bo tak naprawdę też spotykam się z kobietami, które jakby też negują to i mówią, że mi się nigdy nic nie przydarzyło, więc uważam, że to nie istnieje. To wydaje mi się, że też jest dosyć... Dlatego tak ważne, że o tym teraz trochę chociaż mówimy. Czy ty zawsze w tym Hongkongu czułaś się stabilnie? Jak już właśnie zaczęłaś działać niezależnie, to czy był taki moment, że wiedziałaś, ach, to zadziała? Czy jednak to jakoś poszło płynnie i nie było takiego momentu, po prostu to się toczyło, toczyło i toczyło i toczy do dnia dzisiejszego?
No, myślę, że wiesz, dużo pytań pojawia się oczywiście po drodze i kwestionowania decyzji i tak dalej, ale myślę, że zdecydowanie w większości momentów staram się kierować intuicją i gdzieś ufać procesowi czy temu, co się wydarza, bo jakby próbowanie też robić rzeczy na siłę nie do końca zawsze działa i gdzieś po prostu powoli rzeczy się dzieją. Zresztą jak się zrobi coś, co się robi źle albo czego nie powinno się robić, no to momentalnie o tym wiadomo. To znaczy dowiadujesz się o tym, bo nie wiem, dostajesz zły feedback albo coś. Także wydaje mi się, że po prostu słuchanie i intuicja są ważnymi faktorami w podejmowaniu dobrych decyzji i kontynuowaniu robienia dobrych rzeczy. Mam takie wrażenie, nawet graniczące z pewnością, że tak przez to, co mówisz, nie tylko teraz, ale w ogóle odkąd zaczęliśmy w tej rozmowie rozmawiać o Hongkongu, to ja czuję wciąż w tobie właśnie taką fascynację i zaciekawienie tym miastem. I to mi się dobrze skleja z tym artykułem, który napisałaś w Rzucie. Zresztą to jest Rzut Wschód, to go pokażę. Polecam bardzo. Jest dużo o radykalnych ideach. Jest właśnie, jest przede wszystkim o Hongkongu, o modernizmie, o próbach walki z katastrofą klimatyczną, problemach socjalnych, ale może nie będę go streszczać, jakby polecam, zachęcam, my sobie teraz trochę na ten temat po prostu porozmawiamy. I tutaj tylko przytoczę taki fragment. Hongkong wykreował własny język, form urbanistycznych i estetykę, która do dziś definiuje sposób tutejszego projektowania architektury w regionie metropolitalnym delty rzeki Perłowej, zarówno tej publicznej, jak i prywatnej. Jednak pod koniec XX wieku radykalne podejście do projektowania straciło swoją moc. Społeczne idee ustąpiły zyskom, znane na świecie z nadzwyczajnych struktur urbanistycznych oraz odwagi do eksperymentów miasto przeistoczyło się w miejsce kopii i powtórzeń. Ja się zastanawiam, bo tak chyba też trochę ten wydźwięk tego artykułu być może rozumiem, czy my jako ta cywilizacja, powiedziałbym europejska, powinniśmy korzystać z tych radykalnych idei, które były obecne w Hongkongu do początku XX wieku, no bo mówimy tutaj o czasie przeszłym, bo sama mówisz, że ten okres niestety się już skończył. A może to po prostu chodzi o to, że powinniśmy iść dalej do przodu i tworzyć mocno radykalne idee, żeby w jakiś sposób rozwijać nasze myślenie o przyszłości naszych miast, przyszłości architektury, przyszłości designu. Myślę, że najważniejsze w radykalności jest to, żeby była ona, żeby ona odpowiadała na obecny moment i na obecne warunki, i na obecne problemy. Ta radykalność z początku XX wieku jest jakby ma bardzo inne rezultaty od tego, co teraz powinno się wydarzyć. Natomiast też nie zapominajmy, że te idee, o których wspominasz, które gdzieś tutaj udało się zmaterializować, część z nich się zrodziło tutaj, ale część z nich też w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Także to nie jest tak, że Europa nie ma, ich nie ma. I czy wieża w parku, czy Sky in the Bridge, to wszystko jest bardzo znane z amerykańskiego czy europejskiego modernizmu i takich sztandarowych po prostu książek na ten temat. Natomiast co jest ciekawe, że one gdzieś tam nigdy do końca nie zadziałały, czy ze względu na może struktury własnościowo-polityczne nie do końca była przestrzeń na to, żeby one były przetestowane, a tutaj ze względu na presję czasu i brak lądu i po prostu masy ludzi przybywające z Chin, trzeba było działać bardzo szybko i te działania musiały być w skali takiej nie do końca wcześniej używany być może. I więc był to po prostu perfekcyjny kontekst, żeby można było je najpierw przetestować, potem ulepszyć, a potem po prostu masowo produkować. No właśnie, jak byście zdefiniowała ten język i estetykę Hongkongu, o którym też tutaj piszesz? Bo to też jest niezwykle ciekawe, szczególnie twoimi oczami, tak mi się wydaje. Myślę, że
jeśli chodzi o estetykę, to jest ona taka mocno racjonalna po prostu. To ból racjonalny nawet bym powiedziała i nawet można by rzec w jakiś sposób utylitarna, gdzie po prostu nie ma do końca miejsca ani pieniędzy na inwestycji na ornamenty, dekoracje czy jakieś bardzo wykwintne materiały. A ponadto warunki po prostu klimatyczne tutaj też nie pozwalają na to, żeby elewacje budynków mogły być jakieś bardzo skomplikowane. Tak? Tutaj są w sezonie monsunowym tajfuny i wilgotność jest tak wysoka, że te elewacje muszą być proste i odporne na wysoką wilgotność i duże ilości wody. Także to w jakiś sposób definiuje, jak ta architektura wygląda, ale również fakt, że duża część, jakby fakt, że tego lądu jest tak niewiele, który tak naprawdę może być użyty pod inwestycje i rząd tutaj wydaje dużo pieniędzy na reklamację lądu, czyli gdzieś jakby wodę się zasypuje tak, i jakby z tego powstaje ląd pod inwestycje, co sprawia, że te inwestycje jeszcze stają się droższe i tak naprawdę większość pieniędzy idzie na właśnie na ziemię, a niewielki procent inwestycji jest przeznaczony na tak naprawdę architekturę. Wydaje mi się, że to widać. To znaczy też Hongkong w swój sposób gdzieś odpowiedział na ten warunek. I sposób, w jaki architekci tutejsi próbują dodawać elementy piękna czy dekoracji, też jest w jakiś sposób bardzo tutejszy i ciekawy. I ten język jest dużo bardzo inny od takich elementów estetycznych w innych miejscach, nawet w innych miejscach w Azji. Także tak. Też piszesz w tym artykule o tym, że te radykalne idee są, że następuje ich kryzys i to między innymi ma związek z nadchodzącą katastrofą klimatyczną. I tak jak wspominaliśmy na wstępie, to jest jeden z ważniejszych tematów obecnie, ale też jakby motyw przewodni podczas drugiego sezonu pobudek. I chciałem się zapytać, co architekci i architektki mogą zrobić, żeby przeciwdziałać tej katastrofie? Bo z jednej strony oczywiście jest branża budowlana, która ma ogromnie dużo za swoimi uszami i są inwestorzy. I tutaj jakby nie ma o co się kłócić, że to są zdecydowanie ważniejsze postaci w tej całej układance. Ale co moim zdaniem nie znaczy, że środowisko architektoniczne nie może zrobić nic. Mhm. Myślę, że oczywiście płaszczyzn działania jest bardzo wiele, natomiast coś, czym ja się interesowałam ostatnimi czasy, są materiały, z których jako architekci korzystamy bardzo, bardzo szeroko i chyba najważniejszym w kontekście katastrofy klimatycznej wydaje mi się beton, którego produkcja tak naprawdę przysparza bardzo dużo zanieczyszczenia powietrza. A też usuwanie budynków i jakby to, co robimy z gruzem, nie do końca jest ekologiczne, jakby nie do końca wiadomo, co z tym robić, bo gruzu nie da się użyć jeszcze raz. Nie da się go zrecyklingować czy rozłożyć na czynniki pierwsze i użyć jeszcze raz. Także w zeszłym roku uczestniczyłam w takiej bardzo ciekawej konferencji o tytule, bardzo wdzięcznym tytule Beton w antropocenie na Uniwersytecie w Princeton w Stanach. Bardzo ciekawe jest dla mnie to, że tak naprawdę architekci może nie do końca wiedzą, jakby jak używać beton tak, żeby użyć go dużo mniej, albo jak użyć go w taki sposób, żeby budynek nie miał żywotności 100 lat, tylko 200 albo 300. I jakby oczywiście są różne teorie na ten temat,
gdzie sugeruje się, że proces karbonatyzacji jest największym zagrożeniem dla budynków betonowych. I gdzieś na przykład pojawiły się teorie, że zbrojenie sprawia, że budynki mają krótszą żywotność, natomiast okazuje się, że wcale tak nie jest i na przykład zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem węgla jest bardzo niedobre dla betonowych budynków i sprawia, że one niszczą dużo szybciej. Także jakby wydaje mi się, że tych elementów w tej całej układance jest bardzo wiele i sama świadomość ich i świadomość, jak można jakieś małe zmiany wprowadzać, które więcej osób je wprowadzi, to po prostu efekt będzie duży. A na moment obecny produkcja betonu daje nam do 10% zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem węgla globalnie, a to tylko dwutlenek węgla, tak? A jeszcze jest dużo innych elementów, które do tego zanieczyszczenia się zaliczają i wydaje mi się, że po prostu bardzo interesujące jest poszerzenie wiedzy na ten temat i po prostu świadomość, że praca, jakby nie mechaniczne wykonywanie pracy, że tu słup co tyle i tyle metrów w każdym budynku tak samo, tylko gdzieś po prostu podchodzenie do tego troszeczkę bardziej organicznie. I właśnie mając tą świadomość, bo ty ją masz, myślę, że ja ją mam i myślę, że wiele osób ze środowiska architektonicznego ją ma, w jakim kierunku twoim zdaniem ten zawód się będzie rozwijał? Bo tutaj było u mnie dużo mądrych głów, którzy mówili, och, to będzie zawód, w którym będziemy myśleć, jak nie projektować, będziemy mówić, żeby nie projektować, żeby nie budować i tak dalej. Jak jest twoim zdaniem? Myślę, że to rezonuje ze mną zdecydowanie, jakby jak być architektem, a nie budować, albo jak być architektem i budować mniej. A myślę, że zdecydowanie czas zakwestionować troszeczkę utarte schematy na temat pracy architekta i też struktury firmy bardzo linearnej, bardzo hierarchicznej, gdzie jest jedna osoba, która jakby wie wszystko, tak naprawdę nie wie oczywiście i gdzieś tam prowadzi taką firmę. Wydaje mi się, że też jakby kwestionowanie architektury jako narzędzia estetycznego gdzieś zostanie zakwestionowane, gdzie projektowanie na zasadzie zainspirowałam się, nie wiem, liściem, lilią wodną czy żuczkiem z lasu, już jakby no nie do końca, no jest nieakceptowalne tak naprawdę. Czyli wydaje mi się, że architekt będzie takim trochę bardziej renesansowym architektem, gdzie będziemy troszeczkę filozofami, troszeczkę może no po prostu, nie wiem, troszeczkę ekonomii, troszeczkę nauki, materiałów, biologii, jakby to wydaje mi się, że, a jeżeli nawet, jakby nie chodzi mi też o budowanie takiej presji, że nagle architekt musi to wszystko wiedzieć, ale wydaje mi się, że działania architektoniczne muszą działać na przestrzeni wiele dziedzin, czy to biologia, czy chemia, czy polityka, ekonomia, ale też na przestrzeni różnych warstw społecznych, gdzie jakby te głosy decydujące nie pochodzą od jednej osoby, czy banki jednej firmy. I mówię tu również o innych gatunkach, bo to też jakby wiemy, że to jest po prostu krytyczna sytuacja, gdzie danie głosu innym gatunkom, czy tak zwany, jak Bruno Latour to nazywa, parlament rzeczy, tak? gdzie jakby staramy się nadać prawa innym gatunkom, rzeczom, rzece, skalę, tak? Jakby jak rzeka chce, żeby ten budynek wyglądał, no jak?
No i to nam się bardzo ładnie skleja z tym, o czym mówiłaś, czyli o tej tak naprawdę teorii architektury, która tutaj powinna być uczona, bo ona ma ogromne znaczenie właśnie dla zrozumienia tego wszystkiego. A zrozumienie interdyscyplinarności też jest super ważne i też wydaje mi się, że coraz więcej architektów i architektek się przekonuje do tego, że jednak nie muszą robić wszystkiego sami. Ja teraz powiem, sprawdzam i zapytam się, co ty robisz, żeby przeciwdziałać katastrofie klimatycznej. Chyba ostatnimi czasy najbardziej interesują mnie faktycznie te materiały i szukanie materiałów, które w procesie architektury nie stają się odłączne od natury, tylko w momencie, gdy przestają służyć jako architektura, nadal jakby mogą wrócić do jakby obiegu biomasy, nie tworząc w ten sposób zanieczyszczenia. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Tutaj, tak jak wspomniałam o Neri Oxman, która jakby zastanawiam się, czy da się wyhodować budynek. Wiesz, czy da się, tak jak wyhodujesz, nie wiem, roślinkę w laboratorium, tak żeby ten budynek był zrobiony z biomasy i mógł stać tą biomasą z powrotem w innej postaci, jak już nie będzie potrzebna. Oczywiście to bardzo brzmi górnolotnie. Natomiast ostatnimi czasy interesuję się bambusem i tutaj mam takie różne próbki i zobaczę, jak można go użyć w troszeczkę inny sposób niż taki typowy w architekturze czy też we wnętrzach. To jest niezwykle ciekawe. Samorosnące budynki to jest też jedno z marzeń, żebyśmy po prostu, to wydaje się maksymalnie czyste, bardzo zbliżone do natury i w jakiś sposób bardzo, bardzo organiczne. Chciałem wrócić jeszcze już pod koniec rozmowy na chwilę do ciebie jeszcze. Jak myślisz, tak z perspektywy czasu, bo tak powoli udało nam się dotrzeć tak naprawdę do czasów już dzisiejszych, czy to, w którym punkcie jesteś, zawdzięczasz bardziej mocno zaplanowanym decyzjom, czy widzisz tutaj też dużo przypadku? Nie, absolutnie nie. Wydaje mi się, nie wiem, czy to jest moje podejście, pewnie tak, czy jakaś strategia, ale wydaje mi się, że w mojej ścieżce na pewno bardzo ważne było próbowanie różnych rzeczy i na zasadzie prób i błędów, sprawdzania, co działa, co nie działa i podejmowania decyzji. Czasami się śmieję, że po prostu wiesz, podejmujesz decyzję, zamykasz oczy, trzymasz się siedzenia i zobaczysz, co się wydarzy. I jakby wydaje mi się, że dzięki temu zdobywa się bardzo dużo wiedzy na temat tego, co działa, co nie działa, też w czym jest się dobrym, a gdzie lepiej odpuścić, bo to też jest ważne dla jakości ostatecznego produktu. Także bardzo organiczny proces w moim przypadku. A chciałaś kiedyś to rzucić i stwierdzić, nie, ja się jednak tym zajmować nie będę. Oczywiście. Miałam epizod, gdzie chciałam być fotografem, ale bardzo szybko się zorientowałam, że to jednak wydaje mi się za płaskie. Co nie uważam, nie spłaszczam i nie umuję fotografom, ale jakby nie ma w tym tej fizycznej sprawczości, o której mówiłam jak na samym początku. I chyba to mnie najbardziej trzyma przy tej architekturze z dużą dozą humanistyki i laboratoriów. A wyobrażasz siebie wciąż jako architektkę w przyszłości, czy może właśnie będziesz, nagle okaże się, że pójdziesz w stronę biologii czy chemii i za 10 lat porozmawiam już nie z architektką, tylko porozmawiam z biolożką? Myślę, że jest to zdecydowanie opcja. Zdecydowanie. No jest to coś, co bardzo, bardzo mnie interesuje i jeżeli tak się rzeczy potoczą, jeżeli się okazuje, że mam do tego jakieś predyspozycje, no to czemu nie? Jeżeli to jest odpowiedź, wiesz, jeżeli to jest ta radykalna odpowiedź na co, czego potrzebujemy, no to zdecydowanie idę w to. Oczywiście, że tak. A jaki jest twój ulubiony projekt własny? Projekt, nie myślę tylko, wiesz, stricte o czymś wybudowanym, to również dobrze może być artykuł, równie dobrze może być coś innego. Hmm.
Chyba jeszcze pracuję nad tym ulubionym. Zdecydowanie lubię faktycznie moje teksty i zwłaszcza ten w rzucie, o którym wspomniałeś. Pracuję teraz też nad książką, także może to będzie ten ulubiony. O, to jak już wypracujesz tą książkę, to ja bardzo chętnie się z tą jeszcze raz spotkam i wtedy sobie porozmawiamy o książce. To bardzo chętnie. A twoje największe zawodowe marzenie? Myślę, że to jest... Albo może być długoterminowe, może krótkoterminowe. To już zależy od ciebie. Wiesz co, chyba chciałabym... Ojej. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak to podejść do pytania w kwestii marzenia, bo jakby marzenia mają to do siebie, że często są mocno oderwane od rzeczywistości, ale chyba... To nazwijmy to marzenie, które ma się spełnić. Chyba chciałabym wyhodować budynek. Okej. To ja ci tego z całego serca życzę, żeby ci się udało wyhodować budynek. Będę to obserwować, żeby nie było. Tak jak zaczęliśmy tutaj tłustym czwartkiem, tak myślę, że sobie nim skończymy. Ja chciałbym życzyć wszystkim smacznego, tobie tego świętowania z tygodnia na tydzień, z tego czwartku, o którym mówiłaś. Powiedz mi, jak po kantońsku, poprawiałaś nas na Instagramie, byłoby smacznego, wiesz może? Żeby życzyć naszym widzom. Ale wstyd, nie wiem. Ach, dobra, to życzymy wszystkim smacznego. A dziękuję? Guy. O, to Guy, tak? Dobrze powiedziałem. Guy za rozmowę Natasza. Okej. Mgaj, Natasza. Dziękuję za rozmowę. Podsumuję. Dziękuję pięknie, Łukasz. Bardzo mi się miło z tobą rozmawiało. Z tobą również. Tak. Do usłyszenia niedługo. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję. Ja ci życzę miłego wieczoru, bo w sumie u ciebie już będzie po 17, prawda? Dokładnie. Tak. Pozdrawiam. Dziękuję ci jeszcze raz. Dziękuję pięknie. To były pobudki. Waszym i moją gościnią była Natasza Minasiewicz, architektka, researcherka i pisarka pracująca i mieszkająca w Hongkongu. A ja mi nie pozostało nic innego, jak was zaprosić na najbliższy tydzień, bo to kolejny tydzień Street Cloudu. We wtorek już kolejny Miasto Ranek z Dariuszem Jemielniakiem, czyli porozmawiamy sobie o społeczeństwie współpracy. A w czwartek w ramach kolejnych pobudek rozmowa z Jerzym Łądką, czyli pozostaniemy wciąż przy tematach, jakby nie patrzeć, wrocławskim i na pewno też porozmawiamy o różnych dziwnych materiałach, które można stosować w projektowaniu. Jeszcze chciałbym was zaprosić do tego, żebyście nas wsparli na naszym Patronite. Link do Patronite znajduje się zarówno w opisie na Facebooku, jak i na YouTubie. Będziemy wdzięczni za każdą przekazaną sumę. Sumy zaczynają się od 5 zł. I tak jak to zwyczajowo powtarzam, to też nie jest tak, że wydajecie i dostajecie na to nic, bo tak nie jest. Jeżeli wy nam coś dacie, to też otrzymacie coś w zamian od nas. No to co, my się żegnamy na dzisiaj. Realizowała wszystko Monika Karnia, za promocję odpowiada Klaudia Mańka, Jola Kopeć, za identyfikację Patrycja Mola, a prowadził rozmowę Łukasz Halat. Aha, no jeszcze te pączki, ja chciałbym udowodnić, że one jednak nie są rekwizytem. Można w ogóle je zamówić, one są z drzwi zwanych koniem, też link w opisie i w komentarzu. Ja sobie ugryzę, żeby wam to jednak... Dobre, jest zły, więc nie można po nim za bardzo prowadzić. Podobno nie mówi się z pełnymi ustami, więc ja już kończę. Smacznego, dobrego dnia. Pa, pa.